Cześć, witaj serdecznie. Dzisiaj gościnnie z Agatką Balińską. Porozmawiamy sobie o pracy z cieniem, ponieważ właśnie i ten, tak, ostatnimi czasy pracujesz z takim tutaj podręcznikiem, tak. Jeżeli mogłabyś go pokazać. Tutaj jest o tyle fajnie, że jest całe prowadzenie. Na początku jest taki fajny wstęp wyjaśniający cały mechanizm, jak to działa, w jaki sposób pracować, czym w ogóle jest cień, jak go rozpoznawać, a potem jest w zasadzie 80 czy nawet 90% tego podręcznika. To są już takie typowe ćwiczenia, pytania, zdania, które należy dokończyć, więc jest to naprawdę bardzo fajnie poukładane. Jest mnóstwo tych takich pytań uruchamiających, tak? Zdecydowanie. Te nasze tak, cienie, czyli podosobowości, bo właśnie cień jest podosobowością, która jest niezintegrowana, z którą się nie utożsamiamy. No ale chodzi też o to, że my sami nie wiedzielibyśmy do końca, jak pracować, jakie zadawać sobie pytania, jak zadać pytanie, żeby dotrzeć do źródła. Dlatego właśnie ten podręcznik jest bardzo fajny, bo jest w taki sposób ułożony, żeby krok po kroku przechodzić pewne etapy, tym samym docierając właśnie do źródła. Ja wielokrotnie powtarzałem, żeby w ogóle nauczyć się myśleć pytaniami. Tak. Bo wielu ludzi jakby natychmiastowo wydaje werdykty, czyli cały czas oceniamy w pewien sposób świat, na który patrzymy, więc jest to bardzo prostolinijny obraz świata, tak? A kiedy my zaczynamy formułować pytania, możemy myśleć pytaniami, to jakby jesteśmy otwarci i reflektujemy się nad tym wszystkim, co widzimy i teoretycznie jakby tutaj uruchamiamy taki swój wewnętrzny mistycyzm, tak? Tak, ale też mówi się, że w zasadzie nie ma problemów nie do rozwiązania, tylko my zazwyczaj zadajemy niewłaściwe pytania. Tak, no bo tutaj akurat pytania również są pewnego rodzaju presupozycją, czyli one nadają charakter odpowiedzi, tak? Czyli jeżeli my zadamy pytanie na przykład właśnie dlaczego jestem taki nieszczęśliwy, to automatycznie jakby z naszej podświadomości wychodzą powody, dla których ty jesteś nieszczęśliwy, tak? Natomiast gdyby tylko odwrócić to pytanie delikatnie i na przykład zadać sobie, co mogę teraz zrobić, aby być szczęśliwym, to nagle otrzymamy odpowiednie i konstruktywne odpowiedzi, co możemy zrobić, aby być bardziej szczęśliwymi. Bardzo drobna, subtelna w zadaniu pytania zmienia całkowicie ten odbiór, ten przekaz i odpowiedź, tak? Myślę, że też istotną rzeczą w przypadku pracy z cieniem jest to, że dobrze jest pisać, bo my nie mówimy o zadawaniu pytań sobie w głowie i odpowiadaniu w głowie, natomiast tutaj chodzi o to, żeby napisać to, dlatego że często jest tak, że my, nawet jeżeli na początku nie wiemy, co mamy napisać, to chcąc, nie chcąc, uruchamiamy się i w pewnym momencie dochodzi do tego, że naprawdę z naszej podświadomości wypływa to wszystko, co ma się pokazać i się okazuje, że tak naprawdę mamy bardzo dużo do napisania. Więc jakby pisanie to jest też takie lustro, które odbija to wszystko, co znajduje się w naszej podświadomości. Tak, i kiedy zaczynamy pisać, to właśnie warto dziennik wykorzystywać do na przykład swoich jakichś problemów emocjonalnych, trudnych sytuacji i przede wszystkim właśnie co nas w jakiś sposób zdenerwowało, wprowadziło tą emocjonalność w innych ludzi, w innych ludziach, co ktoś zrobił, że ja poczułem się w określony sposób. Kiedy my faktycznie zaczynamy pisać, to właśnie tam kryje się już ten pewien cień, który uruchomił w nas tą pewną emocję i my możemy dojść do sedna i to tak precyzyjnie rozpisać, bo no właśnie czym w ogóle jest cień? No są to takie nasze nieuświadomione, nie wiem, postawy, zachowania, coś, czego w sobie na przykład nie lubimy. Tak chyba najprościej rzecz ujmując, no nie wiem, tak to tak jakby z grubsza. Coś, czego my nie chcemy dowiedzieć się o sobie, bo to jest dla nas niewygodne. Tak, to jest, tak ściśle ujmując, pewna wyparta część nas. Tak, której my nie lubimy, nie jesteśmy z niej dumni. Z której się nie utożsamiamy, którą nie akceptujemy i której nie przyjmujemy. Poprzez co spychamy właśnie ją w to przysłowiowe te cienie swojej podświadomości i nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Niestety to jest nadal pewna część nas. Nie my jako całość, natomiast jedna z właśnie tych podosobowości. I ciekawe jest to, że ona ma ogromny wpływ na nas i na nasze życie. Nawet jeżeli my ją tam schowamy, upchamy, to ona cały czas na nas oddziałuje. Tak, bo dopóki to jest w cieniu, czyli jest właśnie zepchnięte, ukryte, to zaczyna nas chce wychodzić jakby z tego spodu, tak? I my nieustannie chcemy
to przykrywać i spychać. Natomiast czujemy te wewnętrzne konflikty, bo coś czujemy, coś gdzieś tam nas swędzi, drapie, gilgocze, a my cały czas odwracamy głowę i mówimy nie, nie, nie. Poprzez co tworzą się rozmaite na przykład autosabotaże. Dopóki my nie zintegrujemy cienia, będziemy się nieustannie sabotować w jakimkolwiek postępie, nie ruszymy wręcz naprzód, nie osiągniemy sukcesu. Takim jednym z częstszych niezintegrowanych cieni jest ta nasza prokrastynacja, czyli my chcemy coś zrobić, chcemy do czegoś dążyć i wiemy, nasz logiczny, świadomy umysł dokładnie wie, co chce zrobić w tym życiu, dlaczego nawet chce to zrobić i tak dalej, ale idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku, bo mamy niezintegrowany cień. Miałam coś powiedzieć. Bo nie przyjęliśmy no, tej cząstki siebie, tak? Bo wiemy. Ale to jest też tak, że my czasami chcemy coś zrobić i coś nas hamuje. I zastanawiamy się, co jest nie tak, dlaczego nie mogę tego zrobić, dlaczego nie mogę ruszyć z miejsca, dlaczego w określonych sytuacjach za każdym razem reaguję tak samo. To również jest wpływ cienia. Cień. Zdecydowanie tak jest, bo w to wchodzą schematy. A czym są schematy? No to są pewne nasze zachowania, które się stale powtarzają i my nie możemy się ich jakby pozbyć, pomimo tego, że one bardzo często nam nie służą. Tak, bo zobacz, my tutaj też sobie na przykład chcemy osiągnąć jakiś sukces, tak? I afirmujemy sobie cały czas te pozytywne zwroty, jestem piękny, doskonały, mądry i tak dalej, takie różne tam dyrdymały. I co? Nie idziemy naprzód, bo kiedy ja bym wyszedł i chciałbym osiągnąć jakiś sukces, no to okazuje się, że wcale nie jesteś taki mądry, wcale nie jesteś taki piękny. Na pewno i właśnie te wszystkie cienie, które się z tym wiążą, z jakimś osiągnięciem, z jakimś sukcesem, nagle się okaże, że ty musisz wejść w postawę niedoświadczonego, jakiegoś takiego popełniającego błędu. Tak. I właśnie dopóki nie zaakceptujesz tych cieni, że każdy z nas jest głupi, każdy z nas jest brzydki, każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. Każdy miewa gorsze momenty w życiu. I tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie akceptacja tej naszej niedoskonałości, tak, takiej typowo ludzkiej. Tak, i dopiero kiedy, zobacz, my zaakceptujemy te pewne rzeczy, że no dobra, kiedy będę chciał coś osiągnąć i tak dalej, no to wiadomo, że będzie mi ciężko, że właśnie ten cały idealistyczny obraz, narcystyczny obraz mojego ja niestety legnie w gruzach. Tak. Dlatego my nie idziemy tam, bo nie zaakceptowaliśmy swoich cieni, że będziemy popełniać błędy, kiedy się mamy otworzyć na coś nowego. I większość ludzi nie chce się babrać w cieniu, bo by się skonfrontowało z tym, że wcale nie jesteś taki dobry, jak myślisz. Właśnie miałam powiedzieć, dlatego ludzie nie podejmują tej pracy z cieniem, bo jest ona bardzo niewygodna i wymaga tak naprawdę ogromnej konfrontacji z tym całym bagienkiem wewnątrz nas. No i to się również też wiąże z takimi różnymi stanami, bo ja nawet sama widzę po sobie, że czasami muszę sobie robić przerwy w tej pracy, bo generuje się dużo energii, która jakby chce się wydostać. Tak, ja tutaj mówiąc energię, mam na myśli akurat emocje, no bo emocje są energią, więc pracując z tym cieniem poprzez te pytania, ewidentnie widzę, jak to wszystko się uruchamia we mnie i że tak powiem, bardzo często później czuję, że no jestem pozamiatana i na przykład wypływają różne rzeczy, różne mam stany, pojawiają się różne myśli, bardzo często negatywne, w cudzysłowie oczywiście myśli są neutralne, natomiast to jakby ten wypływający cień nadaje taki kierunek, że ja to uznaję jako negatywne. Zresztą miałeś okazję też obserwować w ostatnim czasie no takie pewne przejawy moich zachowań związane właśnie z pracą z cieniem. Dlatego mówię, no jest to dość trudna praca i większość ludzi po prostu jej nie podejmuje. A jest ona bardzo, bardzo ważna, bo pozwala nam tak naprawdę poznać siebie, jakby polepszyć swoje życie, stać się lepszym człowiekiem też dla innych ludzi. Zdecydowanie lepiej się ze sobą czujemy. To dokładnie. Jest jedno z dla mnie bardziej zauważalnych elementów. Już samo uznanie siebie, że nie jestem doskonały, powoduje, że odkrywamy autentyczność i swobodę, taką naszą naturalność wewnętrzną, bo tak jak na przykład w ogóle tutaj właśnie Jung zdefiniował takie jakby cztery podstawowe nasze jakby wewnętrzne cechy, tak? I pierwszą z nich jest ta właśnie persona. To jest właśnie tak jak teraz my na przykład najmocniej wystawiamy swoją personę. Naprzód, czyli jakby no, tą swoją maskę zakładamy, tak? Że jesteśmy jacyś względem społeczeństwa, względem ludzi. Tak jak zawsze tutaj na przykład nagrywamy film, to jest taka nasza najbardziej powierzchowna maska. No bo chcemy też wypaść dobrze, tak? Chcemy,
żeby ludzie nas w sposób pozytywny odebrali. Więc większość ludzi jest w takim trybie. Tak, dalej jest właśnie ta anima animus, czyli tutaj są pewne powiązane archetypy również, które mamy, można by powiedzieć, przekazane już poprzez no, tę naszą całą ewolucję. Jeszcze głębiej mamy jaźń, czyli właśnie tą taką esencję. I ostatni jest ten nasz właśnie cień, który jest najgłębiej schowany w nas samych i do którego nie chcemy się kompletnie przyznawać. Tak, zwłaszcza nie chcemy go pokazywać przed innymi ludźmi. I ja tutaj bym chciał podać jakieś takie konkretne przykłady, żeby ludzie faktycznie zrozumieli, jak pracujemy z cieniem, bo moim zdaniem takim najlepszym sygnałem, w jaki sposób my możemy rozpoznać cień, to jest właśnie to, co nas denerwuje w świecie. No i przede wszystkim w innych ludziach. W innych ludziach, tak. Jakby to mam głównie na myśli, tak? Czyli jeżeli na przykład patrzysz na mnie, to co cię we mnie najmocniej denerwuje? I to jest pewien cień, z którym ty teraz będziesz musiał się skonfrontować, tak? Albo jeżeli są zwłaszcza takie osoby, które już strasznie działają nam na nerwy, no to tam jest gruby cień. Tak? Ale to ma dwie strony, bo po pierwsze zwracamy uwagę, co nas najbardziej wkurza w innych ludziach, ale i to ma drugą stronę, czyli kogo jakby tak gloryfikujemy, kogo stawiamy na piedestale, bo to ma dwie strony. Generalnie tak, wszelkie ekstremum. Dokładnie. Zawsze kryje się jakiś cień. Dokładnie tak. Czyli... bo ludzie, żeby nie myśleli, że tylko chodzi o negatywne rzeczy w drugiej osobie, tak? Tak, tak. Więc co, chcesz opowiedzieć może o jakimś swoim cieniu? Czy ja mam zacząć? Możesz zacząć. Tak, więc ja też prowadzę te dzienniki od wielu lat i akurat, co ciekawe, najwięcej tutaj moich cieni uaktywnia się poprzez ludzi z internetu, czyli nie w sposób bezpośredni, tak? Jakoś jestem okej z ludźmi, którzy są blisko mnie, wokół i tak dalej. Natomiast faktycznie gdzieś te cienie mi wyskakują, kiedy wszedłem do internetu, kiedy włączam jakichś youtuberów, kiedy patrzę na innych ludzi. I tutaj właśnie dlatego kryje się kwintesencja tego mojego cienia, tak? Ponieważ ja, widzisz, denerwuje mnie na przykład w tym człowieku, że on posługuje się, powiedzmy, w jakiś sposób wiedzą Hawkinsa, tak? I ja uważam, że wiedzę Hawkinsa przyswoiłem dosyć dobrze, ponieważ czytam te jego książki od wielu lat, wielokrotnie każdą książkę przeczytałem, znam tą wiedzę niemalże na pamięć i tak dalej. I widzę na przykład, że jakiś człowiek posługuje się tą wiedzą właśnie... zniekształcając ją. Tak, zniekształcając i dostosowując właśnie pod swoje potrzeby dla jakiegoś tam swojego zysku i tak dalej, i tak dalej, tak? I teraz tu jest klucz mojego cienia, tak? Ponieważ ja tak naprawdę robię dokładnie to samo i nie chciałem się do tego przyznać, że wykorzystuję na przykład tą cudowną wiedzę pana Hawkinsa, tak? Żeby też na przykład zarobić, żeby stworzyć. Bo tak, dla mnie to jest korzystasz z niej w swoich kursach, między innymi. Dokładnie, bo to jest jakby główna wiedza, na której opieram tak naprawdę całą swoją twórczość. I dopóki jakby nie zintegrowałem tego cienia, że to jest przecież okej, ponieważ to tak naprawdę jest moja praca, którą ja wykonuję. Tworząc jakieś filmy również przeznaczam na to ileś tych godzin pracy, często kilkadziesiąt godzin pracy i tak dalej, więc musiałem zintegrować swój cień, że to jest na przykład w porządku zarabiać na jakieś wiedzy, ponieważ ja tutaj też dodaję dużo swojej energii. Mogłem również, mi się coś takiego pojawiło, że zazdrościłem podświadomie tym ludziom, chociaż ja oczywiście tego nie przyznawałem, dlatego wolałem ich obwiniać, że są bardzo źli, negatywni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja tak naprawdę w pewnym sensie właśnie zazdrościłem im tej swobody, to, że oni występują gdzieś tam publicznie, że chodzą, że jeżdżą, że działają i tak dalej, a ja cały czas jestem jakiś taki poblokowany w swojej sferze. Czyli też w jakiś sposób porównywałeś się. My cały czas się porównujemy, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie. My możemy mówić, że właśnie się nie porównujemy, ale non-stop będziemy się porównywać już do końca swoich dni. Ale w takiej sytuacji też fajną rzeczą jest po prostu jakby zaakceptować fakt, że zawsze będzie od nas ktoś lepszy. Tak, zawsze. Że zawsze w naszym życiu spotkamy kogoś, kto w jakiejś dziedzinie po prostu będzie od nas lepszy. I samo przyjęcie tego już sprawia, że nam odpada wiele rzeczy. I na przykład kiedy też zrozumiałem to, rozpisałem sobie to dokładnie, właśnie tą moją zazdrość i tak dalej, no to się okazało, że faktycznie co ja mogę zrobić, nagle te wszystkie odpowiedzi do mnie przyszły, tak? Co ja mogę zrobić, żeby na przykład też pójść w tym kierunku, żeby wyzbyć się tej zazdrości. I nagle się okazało, że mam pewne zadania, tak? Na początku na przykład przeczytać jakieś książki dotyczące wystąpień publicznych, później właśnie przestrzegać jakichś takich pewnych praktyk, czyli że zaczynam na przykład robić jakieś sobie live'y na Facebooku,
następnie mogę stworzyć właśnie jakiś warsztat i tak dalej, więc mam pewne kroki, tak, które przybliżają mnie, żebym ja całkowicie przepracował to dane zagadnienie, które tak naprawdę trzymało mnie w blokadzie przez wiele lat, tak? Bo przyjęłam swój cień, tak? Owszem, akceptuję i teraz jakie kroki mogę podjąć, tak? Mhm. Żeby to po prostu się całkowicie od tego uwolnić. Nagle po prostu pojawiło się rozwiązanie. To może teraz ty jakiś przykład dasz, tak? Żeby tutaj jeszcze... Tak się w sumie, jak mówiłeś, to zastanawiałam, o czym mogłabym opowiedzieć, jeśli chodzi o moje cienie, o taką pracę. I tak przyszło mi w sumie na myśl, że dla mnie ogromnym takim olśnieniem, niby to oczywiste jest, było to, że dużo naszych cieni generalnie ma swoje źródło w dzieciństwie. One wtedy też powstają tam i później ciągną się naprawdę przez całe nasze życie, mają wpływ na nasze relacje z ludźmi, mają wpływ na nasze związki intymne, na przykład na pracę. I takim moim cieniem było to, że ja gdzieś tam od zawsze czułam się taka druga. Ja mam siostrę i pomimo tego, że my byłyśmy tak samo kochane przez mamę, przez tatę, to gdzieś tam ja zawsze czułam się troszeczkę taka w cieniu mojej siostry. I jakby opisując, już nie pamiętam jakie były pytania, natomiast to było absolutnie związane z dzieciństwem. Właśnie odkryłam to, że byłam tą drugą, że zawsze się tak czułam, choć prawdopodobnie to tylko było w moim umyśle, bo mama nas zawsze traktowała porówno, tak? I jakby zaobserwowałam, jak bardzo to miało ogromny wpływ na całe moje życie. Ja potem zawsze wszędzie gdzieś tam czułam się gorsza od innych, niekompetentna, niewystarczająco dobra i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby odkrycie tego i zrozumienie pozwoliło mi w jakiś sposób wreszcie się z tym uporać, bo nawet na dobrą sprawę przyjęcie tego, okej, mogę być druga, mogę być niedoskonała, mogę mieć jakieś ubytki, że tak powiem, to przecież to jest w porządku. To również zdejmuje ze mnie presję tego, że ja mam być doskonała, że ja mam być we wszystkim dobra. Naprawdę zrzucenie tego z siebie jest wspaniałe. Bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, zawsze w naszym życiu pojawi się ktoś, kto w jakiejś dziedzinie będzie lepszy. Tak po prostu jest. My dla kogoś jesteśmy naj, dla nas ktoś jest naj i to jest naprawdę okej. Więc jakby u mnie ewidentnie te cienie gdzieś tam przejawiały się właśnie w dzieciństwie. Myślę, że generalnie, no tak jak powiedziałam, one swoje źródło mają już od początku, bo różne jakby są sytuacje w naszym życiu. A to, w jaki sposób ten nasz umysł to przetwarza, no to jest w ogóle no, nieprawdopodobne, co my potrafimy sobie sami w sumie wkręcić. Więc tych cieni jest naprawdę dużo i one występują w różnych okolicznościach, ale tak ewidentnie warto jest też się przyglądać, co emocjonalnie najczęściej nam towarzyszy. Na przykład, tak jak ty wspomniałeś, co nas najbardziej wkurza w drugim człowieku albo czego my zazdrościmy i to się powtarza, warto się temu przyjrzeć bardziej i zastanowić się, gdzie to ma swoje źródło. To jest niesamowity kierunek. Jeżeli to ci się pojawia, poczujesz zazdrość w jakiejś sytuacji, zastanów się, jakie ma to źródło, sięgnij głębiej i naprawdę można do tego dotrzeć. Tak, ja tutaj podam też taki przykład, bo to jest jeden z tych lepszych właśnie drogowskazów, tak? Co cię wkurza, czego zazdrościsz, co ci nie pasuje w tym człowieku. Mm-hmm. I to jest na przykład tak, że wiesz, my tutaj bardzo często właśnie oceniamy tych ludzi w internecie, nie? I bo to jest bardzo proste. Generalnie ludzi oceniamy. Te wszystkie negatywne komentarze, hejty i tak dalej, no, tak. To jest właśnie ten typowy mechanizm projekcji. Nie pasuje to, tu źle, tu niedobrze i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobacz, kiedy ten człowiek krytykuje w taki sposób, to okazuje się, w jaki sposób ja na przykład wiem, że ten człowiek w taki sam sposób krytykuje siebie. Bo ten mechanizm lustra już odbija. Tak. Czyli jeżeli ty tylko zaczniesz krytykować coś na zewnątrz, to z automatu jesteś znacznie większym krytykantem dla siebie. Dokładnie. I teraz zobacz, my często nie chcemy też teoretycznie siebie skrytykować, dlatego znajdujemy sobie te projekcje. Mówisz o mechanizmie projekcji. Natomiast ile razy teoretycznie siebie moglibyśmy skrytykować, że nie wywiązaliśmy się z jakichś obowiązków, z jakichś obietnic i tak dalej, i tak dalej. Więc
jakby łatwiej jest nam przeżyć tą winę, bo redukujemy jakieś takie dziwne napięcie psychiczne. Swoje. Dlatego znajdujemy sobie zwłaszcza tych ludzi w internecie, bo tam jest dużo łatwiej nam kogoś obwinić. Tak? Dlatego być może ci ludzie siedzą w internecie, niektórzy prawdopodobnie przez większość czasu i właśnie krytykują i hejtują i wpisują, co tu nie pasuje, no bo, to też bo nie chcą się skonfrontować ze swoim cieniem. I wychodzi ta frustracja, ta złość, to poczucie niesprawiedliwości, bycie ofiarą, no jakby tego jest dużo. Ale to jest ewidentnie działanie tego mechanizmu projekcji, czyli to wszystko, co my przerzucamy na drugiego człowieka, a co jest w nas. No dlatego tutaj tak, internet naprawdę stał się takim doskonałym narzędziem projekcji. No serio. I jak to niektórzy mówią, wyrażenia siebie, bez konsekwencji. Chociaż nie, oczywiście tak nie jest, że bez konsekwencji. Ja jeszcze tutaj chciałem też nawiązać do tego, co ty powiedziałaś odnośnie właśnie tych tworzenia się cieni w dzieciństwie, bo tak faktycznie jest. Jedną z tych większych krzywd, które generalnie nam właśnie wyrządzają rodzice czy opiekunowie, którzy nas wychowują, to jest to, że jakby kategoryzują te pewne emocje na dobre i złe. I bardzo często właśnie wrzucają do jednego wora pewne emocje, które są nieodpowiednie, niedobre, złe, tak? Czyli, że chłopiec czy dziewczynka się nie złości, nie płaczemy, tak. Generalnie nie powinniśmy się tak zachowywać. I jakby tutaj, widzisz, rodzice nie chcą rozmawiać, na przykład gdyby tylko rodzic na przykład zapytał się, a co wywołało w tobie złość? Tak. Tak? Czy i tak dalej. I wtedy zaczęłaby się głęboka rozmowa z jakimś dzieckiem. Zamiast tego większość rodziców już z tej pozycji wyższości mówi, my się nie złościmy, niedobrze jest się złościć. I teraz, kiedy ten schemat się powtarza przez tysiące razy, to my właśnie zaczynamy wypychać i tworzy się ten bardzo głęboki cień, tak? Że są pewne emocje, zachowania, które są nieakceptowalne społecznie, tak? Cień jest schowany. Na przykład, ale gdy my tylko naprawdę byśmy zaczęli rozmawiać głęboko, a co wywołało w tobie taką reakcję, tak dalej, no po prostu szczera, głęboka rozmowa, to jest zupełnie inne wychowanie. Ja generalnie myślę, że to powinno być już od początku uczone dzieci, żeby mogły się właśnie wyrażać z tym wszystkim, co czują, żeby mogły mówić o emocjach, właśnie bez tego, że coś jest złe czy dobre. Ja myślę, że wtedy w ogóle dzieci wyrastałyby na zupełnie innych ludzi, bez tych wszystkich obciążeń w postaci jakichś tam hamulców, blokad, jakiegokolwiek negatywnego myślenia na swój temat, a przecież to się tak buduje przez lata i to jest takie potem... Jest jeszcze jeden taki fajny przykład właśnie, w jaki sposób generalnie się wychowuje dzieci i teoretycznie jak powinno się dobrze wychowywać dzieci, czyli powiedzmy, kiedy jest mały sobie brzdąc i on tam rysuje jakieś swoje bazgroły, tak, na papierze i tak dalej, no i on coś tam namalował i przynosi ten obrazek, co nie wiadomo, co jest na nim przedstawione rodzicom i teraz na przykład kochana babcia albo kochany dziadziuś mówi, o jakie piękne, o jakie cudowne i tak dalej, czyli już teoretycznie wstawia ten obrazek w pewne ramy. Jeżeli na przykład jest wychowywany przez jakiś tam negatywnie nastawionych, powiedzmy, rodziców, no to mówi, o, ale brzydkie, tutaj w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Generalnie jest albo ocena pozytywna, albo ocena negatywna. I to jest, widzisz, jakby to są przeciwstawne bieguny tak naprawdę tego samego dualizmu. Natomiast gdyby tylko rodzic spytał, a co namalowałeś? Co przedstawia ten obraz? A co chciałeś wyrazić właśnie to, że tutaj? Tutaj już znowu wchodzimy w pewną interakcję z dzieckiem. Rozmowa głęboka. Wchodzimy. Dziecko samo się wyraża i sprawiamy, że ono zaczyna się otwierać na świat, a nie tylko, że jest ocena pozytywna, negatywna. Ocena pozytywna, negatywna. Bo to najwięcej cierpienia i najwięcej cieni w nas wprowadza. Zamiast dać człowiekowi się wyrazić. Tak. Więc dlatego właśnie dzisiaj mówimy o tej pracy z cieniem, bo no, obydwoje widzimy, jak jest ona ważna, jak jest kluczowa, że naprawdę stać się takim no, dobrym człowiekiem, no, być takim przy sobie, ze sobą, w sposób całkowicie naturalny, jacy jesteśmy. I nie męczyć innych. Ja zawsze mówię, ja pracuję z cieniem, żeby nie męczyć siebie i nie męczyć innych ludzi. Więc zakończymy takim tutaj, powiedzmy, sformułowaniem, że jeżeli stoisz w miejscu, jeżeli czujesz, że właśnie jakieś ogromne opory względem różnych sytuacji, różnych sfer swojego życia,
to dopóki nie zaczniesz pracy z cieniem, to nie ruszysz naprzód. Jeżeli już nic ci nie pomaga, nie wiesz, jak używać techniki uwalniania i tak dalej, nie wiesz, o co chodzi z tymi emocjami, to tam jest cień, który siedzi i blokuje. To jest brakujące ogniwo, tak, bo my możemy stosować wiele różnych bardzo korzystnych praktyk, natomiast dochodzimy w pewnym momencie do pewnej ściany, której absolutnie nie przekroczymy, jeżeli nie sięgniemy głębiej. I właśnie ku temu służy ta praca z cieniem. No, więc dziękujemy. I do zobaczenia w następnym filmie. Dziękujemy.